Generał Józef Zajączek to postać bardzo barwna. Człowiek, który, jak obliczyłem, spędził na różnych wojnach 44 lata. Od Konfederacji Barskiej do wyprawy na Moskwę. Jeden z nielicznych Polaków, których nazwisko można przeczytać na słynnym łuku triumfalnym w Paryżu. Zajączek. No, mógłbym zapytać się, czy ci, którzy te nazwiska tam wybierali, znali cokolwiek generała Zajączka, bo on, mimo że walczył bardzo długo, to ta ilość w jakość chyba nie przeszła zdecydowanie. W roli oskarżyciela wystąpi dr Krzysztof Bauer, w roli obrońcy dr Eligiusz Szymanis. Panie doktorze, ma pan chyba teraz ułatwione zadanie. O Zajączku można mówić przede wszystkim źle. Mierny dowódca, mierny generał. O Zajączku można powiedzieć w skrócie odważny koniunkturalista. Nie był to człowiek, który rzeczywiście jakoś nie potrafił się znaleźć w chwili krytycznej. Chował się, nie stać było go na odwagę osobistą. Przeciwnie. Zajączek był typem impetycznym, był agresywny, odważny i charakter tego człowieka można by określić mniej więcej w ten sposób. Zawsze z kimś, zawsze przeciwko komuś. To nie był typ człowieka, który siedział spokojnie i rozważał. To był człowiek czynu, ale czynu w imię własnego interesu. I rzecz ciekawa, jak przebiegała jego droga życiowa. Najpierw Konfederat Barski. Dlaczego? Skąd się wzięła ta konfederacja? Otóż nie był to wcale przypadek. Zajączek, syn niezamożnego szlachcica, szybko zdobył znaczne wykształcenie jak na owe czasy, znakomitą znajomość francuskiego i pewien polor towarzyski u Zamoyskich. Zamoyscy włączyli się do konfederacji, więc Zajączek również trafił do konfederatów. Konfederacja się skończyła, zaczęły się czasy Stanisława Augusta już po rozbiorze. Co robi Zajączek? Siedzi w Paryżu i do kogo przylgnął? Do Kazimierza Nestora Sapiehy, który jest bardzo brysko spokrewniony z Franciszkiem Ksawerym Branickim. A Franciszek Ksawery Branicki to jest w tym czasie prawa ręka Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego najbardziej zaufany człowiek, który jeszcze go nie zdradził. Na tej znajomości Zajączek wychodzi znakomicie, dlatego że udaje mu się wrócić do Polski, udaje mu się nawet wrócić do polskiego wojska i pełni tam służbę. Trzyma się w tym czasie Franciszka Ksawerego Branickiego. Jest z nim blisko. Dokąd? Tylko do czasu Sejmu Czteroletniego. Tutaj zorientował się, że zmieniła się koniunktura, że teraz już nie warto stawiać w Polsce na ludzi Rosji, że trzeba postawić na ludzi nowego układu politycznego. Nowy układ polityczny opierał się o Prusy, a na jego czele stał Ignacy Potocki. Co robi wtedy Zajączek? Zgłasza się do Franciszka Ksawerego Branickiego, lojalnie oświadcza mu, że się z nim rozstaje, ponieważ Ksawery Branicki słynął z tego, że był wielkim jowialachą, rubachą i pijanicą, więc upijają się razem z Zajączkiem i rozstają. Nie na noże, raczej spokojnie. Zajączek przechodzi do obozu przeciwnego. Od 1790 roku jest posłem na Sejm. Występuje w barwach patriotycznych. Przychodzi rok 1792, wojna. W tej wojnie on tam się wcale nie oznaczył i właściwie nie brał udziału. Co się dalej dzieje z Zajączkiem po klęsce tej wojny stoczonej w obronie Konstytucji 3 maja? Jest w oczach rosyjskich człowiekiem skompromitowanym. To jest jeden z wyróżniających się posłów Sejmu Czteroletniego, blisko trzymający się Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Razem z nimi emigruje. Znajduje się w Saksonii u boku Tadeusza Kościuszki. Jest jednym z jego zaufanych ludzi. Razem przyjeżdżają 10 września 1793 roku do Polski na Podgórze pod Krakowem, ażeby ocenić, czy można rzeczywiście już wywołać powstanie. Ponieważ do Kościuszki napłynęły bardzo różne raporty, więc zdecydował on się pchnąć do Warszawy Zajączka po to, ażeby on naprawdę na miejscu zobaczył, czy Warszawa jest gotowa do powstania, czy nie. Zajączek pojechał i oczywiście oświadczył, że nie jest gotowa, że nic nie jest przygotowane.
Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ten raport Zajączka zaważył na decyzji Kościuszki odroczenia powstania. Powstanie wybuchło w kilka miesięcy później w zdecydowanie gorszych warunkach i było już aktem zupełnie przypadkowym, podczas gdy jesienią 1793 roku były jednak realne plany powstańcze, było wiadomo, co robić i gdyby wówczas wybuchło, byłoby lepiej. Jak pan się ustosunkuje do tej części życiorysu generała Zajączka, kiedy jest raz u Zamoyskich, potem u Branickiego, potem jest współpracownikiem Tadeusza Kościuszki? Abstrahując od motywacji, bo te nigdy nie są czyste, i gdybyśmy zaczęli się zastanawiać, jakie były motywacje największych bohaterów i co spowodowało ogromną większość heroicznych czynów, wyszłyby kłopoty, to jak na razie generał Zajączek jest właściwie zawsze po stronie właściwej. Jest konfederatą barskim, znajduje się w Sejmie Wielkim Stronnictwie Patriotycznym, bierze udział w przygotowaniach i insurekcji kościuszkowskiej, a zatem mamy jak na razie prawie modelowy życiorys, któremu w kategoriach oceny faktograficznej nic zarzucić nie można. Czy ocena sytuacji w Warszawie była słuszna, czy nie, to pewnie można by dyskutować, natomiast mamy właściwie życiorys, który, wymieniając fakty w tym życiorysie, otóż on wybiera tak, jak polski patriota wybrać powinien. Ja zgadzam się, że możemy mówić tu o motywacjach, ale myślę, że u osób znacznie mniej kontrowersyjnych i bohaterów, których oceniamy znacznie lepiej, z tymi motywacjami też bywało różnie. Poza tym ja się ciągle boję, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję o tym pomówić, bo dalsza część życiorysu generała jest bardziej kłopotliwa dla świadomości narodowej, bo to nie jest kwestia oceny generała, tylko naszej historii. To w każdym razie ocena motywacji ludzi żyjących w zupełnie innym układzie odniesienia, bo jednak ostatnie stulecie przeorientowało świat zupełnie, 200 lat, właściwie czyni nas bardzo umiarkowanie zdolnymi do oceny tamtych motywacji, tamtego sposobu myślenia. Także jak na razie właśnie zgadzam się z linią, bo trudno bronić kogoś, kto być może nawet z niesłusznych pobudek, ale podejmuje słuszne, jakby się wydawać mogło, decyzje. No właśnie, rok 1794, panie doktorze, bitwa pod Rasławicami. Zanim jeszcze do tej wojny, to jedno słowo ad vocem pana obrońcy. To by się wszystko zgadzało z Zajączkiem, gdyby on odrobinę wierzył w to, czego się ima. Wiara jest sprawą bardzo trudną do stwierdzenia w bardzo wielu przypadkach. Dla niego zawsze się liczyło tylko, co i ile on na tym zyska. Karku nadstawiał jednak. I pod Rasławicami, i przy obronie Pragi, chociaż nie popisał się. Ani tu, ani tu. Pod Rasławicami niestety nie nadstawiał i dlatego to lewe skrzydło tak bardzo marudziło, że Kościuszko, zirytowany tym wszystkim, wreszcie wziął chłopów drugi rzut. Bo ten pierwszy już był nie do użycia po rozbiciu centrum Termasowa i pospieszył na to lewe skrzydło Zajączka. Zorientował się, że co oni tam robią. No, stoi piechota naprzeciwko siebie i strzela do siebie z daleka. Więc tak to można było walczyć bardzo długo, a już widziano Denisowa w odległości około 2 kilometrów, który schodził z wzgórza i rozwijał szyki. Zapadał zmrok, ale już było go widać. Więc to była najwyższa pora kończyć bitwę. Zajączek też to widział, a jednak tego nie kończył. No i jeszcze gorzej było przy obronie Pragi. Przy obronie Pragi to było fatalne. To była plama, która zaciążyła na Zajączku już do końca życia i on się z tego nie wyplątał. Popełnił tam kilka ciężkich błędów i jako dowódca obrony tej Pragi, i po prostu jako oficer. Nie zachował się. Jako dowódca obrony Pragi zaniedbał czujności. Obrońcy prascy zostali zaskoczeni tym atakiem, jakkolwiek widzieli poprzedniego dnia, że Suworow rozwija swoje siły i rozmieszcza, i że będzie atak, a jednak dali się zaskoczyć. To jest ewidentnym zaniedbaniem wodza. Druga sprawa, budował 2 mosty. Jeden most był skończony. Ukończenie drugiego mostu łączącego Pragę z Warszawą zaniedbał. Rezultat był taki, że kiedy załamała się obrona, to największe straty zostały poniesione z tego powodu, że ludzie nie mogli się stamtąd wycofać, bo wszystko się stłoczyło na jednym moście, który w dodatku się zaczął łamać. Przegrać bitwę zawsze można, tylko zawsze jest ważne, w jaki sposób ta bitwa zostaje przegrana. I teraz trzecia sprawa, co się stało z Zajączkiem.
Były dwa skrzydła na Pradze. Lewym skrzydłem dowodził Jasiński, prawym skrzydłem, dłuższym, dowodził osobiście Zajączek. Tak to zostało ustalone. To skrzydło Zajączka przez pół godziny było wcale nie atakowane. A jednak, kiedy zostało już w końcu zaatakowane, pękło natychmiast, a Zajączek uciekł z Pragi pod pretekstem rany. Ta rana podobno miała miejsce gdzieś w okolicach przedramienia. Uniemożliwiła mu ponoć dowodzenie. Ale w kilka godzin później widziano go w Warszawie uwijającego się po ulicach z tąże ranną ręką i jakoś nie przeszkadzało mu to w poruszaniu się na koniu. Bitwy oceniane z perspektywy, nie wiem, sztabowej, historycznej, kiedy nie ma kurzu, zamieszania, wówczas, kiedy są ogromne różnice potencjałów, to rzeczywiście z punktu widzenia dowódcy z tej placówki to wygląda inaczej. Ja nie mam odwagi oceniać stopnia, jakim rana była dokuczliwa czy groźna. Przeskakując nie tyle kampanię napoleońską, myślę, że skoro niewiele czasu mamy przy tej postaci, że jednak największą jakby plamą, która z dzisiejszego punktu widzenia generała obciąża, jest jego funkcjonowanie w Królestwie Polskim. I jakim był wodzem w kręgu oficerów napoleońskich, takim był, ale to była ciągle ta właściwa strona, tam gdzie Polak patriota z lepszym czy mniejszym skutkiem znaleźć się powinien. Natomiast no, to coś, co jakby dla mnie stanowi tutaj punkt ciężkości, to jest właśnie owo bycie namiestnikiem owego sławetnego Królestwa Kongresowego. Jak to napisał jeden z historyków, stracił nogę nad Berezino i stracił stonnogo charakter. Nawiązując do określenia pana obrońcy patriota, patriotyzm w czasach księstwa warszawskiego Zajączka był taki, że w ogóle nie chciał się rozstać z mundurem francuskim i zwyczajnie uważał się cały czas za oficera francuskiego. To nie jest takie do końca bezsensowne. W końcu ci byli poddanymi Napoleona i oficerami Napoleona. Tu z głębokim przekonaniem, tak jakby uprzedzając zarzuty, bo one są oczywiste i znane, chciałbym obronić tych ludzi, którzy na początku przyjęli jakby logikę królestwa. Znaczy my chyba jednak przez te ponad 100 lat zaborów, a 200 lat naszej historii, łącznie z PRL-em, ciągle używaliśmy zrobionej przez romantyków pewnej symbolizacji tegoż zjawiska na użytek aktualny. Aktualny w romantyzmie, aktualny w II Rzeczpospolitej, kiedy trzeba było scalić tożsamość narodową i wreszcie aktualny w PRL-u, kiedy to królestwo było przecież doskonałą kalką. Ono się doskonale aktualizowało, postawy wobec tych, którzy współpracowali z carem, postawy PRL-owskie jakby dawały naprawdę podstawy do doskonałych analogii. W końcu właśnie książki Brandysów tu pokazywały przecież doskonale tę sytuację. Natomiast było jednak coś innego, o czym my zapominamy. To XIX wiek, w Polsce romantycy, to Hegel, wykreowali nowożytne rozumienie narodu i państwa. Na plus Zajączkowi można zapisać jedno. Nie narobił chyba zbyt wiele złego, ale być może więcej na jego miejscu inny człowiek mógłby zrobić złego niż generał Zajączek jako namiestnik. Trochę naiwnie ten eks-Jakobin mówił. Mamy teraz o wiele bardziej demokratyczną konstytucję niż konstytucja 3 maja. Była demokratyczna. Coś w tym też było chyba. I w związku z tym, panowie, jeszcze po jednym zdaniu o tej postaci, pan oskarżyciel. Był demagogiem, dbałem wyraźnie i zawsze przede wszystkim o własne interesy. Natomiast co on mówił, to jest mniejsza sprawa. Zawsze starał się uczepić kogoś, kto go pociągnie w górę. Jeżeli mógł to zrobić Zamoyski, to był Zamoyski. Jeżeli Branicki, to Branicki. Jeżeli Kołłątaj, to Kołłątaj. Ale zawsze musiał coś na tym zyskać. Ja będę pragmatykiem. Jeżeli nawet zyskując robił rzeczy pozytywne, to niechże mu będzie i niech będzie tym, którzy zyskują, byle pozytywne robili. Natomiast wydaje mi się, że to, co tutaj cytując pana doktora sprzed audycji przypomnę, my myślimy o historii w kategoriach zwycięstw, wierności. Tymczasem historia to również pieniądze, również dokonania. Otóż to Królestwo Polskie w pierwszym okresie całkiem nieźle prosperowało. Rozbudowało Warszawę, miało całkiem dobrą sytuację gospodarczą. Zauważmy jedną rzecz. My mówimy o Ordonach, my mówimy o Mickiewiczu, my mówimy o spiskowcach. Tymczasem w tym królestwie żyli również minclowie, którzy rozwijali sklepy i którym w tym królestwie wcale najgorzej, między innymi dzięki niech będzie koniunkturalistom, takim jak Zajączek się żyło. Historia to nie tylko wielkie bitwy. To życie ludzi w realnych warunkach i nie wiem, czy w tymże Królestwie Polskim żyło się znacznie gorzej niż w wolnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej innym poza szlachtą. Gospodarkę królestwa postawił na nogi Drucki-Lubecki. Zgoda, ale był w hierarchii. Nie miał z tym nic wspólnego Zajączek. Zajączek owszem, postawił na nogi, ale swoje włości. Zmarł w roku 1826, żył 74 lata. Nikt go nie żałował. Byli tacy, którzy żałowali. Koźmian o nim pisał nie najgorzej.